Sergi, zapraszam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 zostały już szczegółowo omówione na połączonych komisjach. Ja pozwolę sobie, bo tutaj Pan Przewodniczący i tak czyta Państwu treść uchwały, pozwolę sobie tylko zmiany w uzasadnieniu Państwu przedstawić. I tak, Szanowni Państwo, w uzasadnieniu w punkcie 4 zwiększa się wydatki bieżące w rozdziałach i tutaj doszedł nam pod punkt C 915 oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 10 tysięcy złotych na zakup usług pozostałych, pod punkt D 926,95 pozostałe działania w dziale kultura fizyczna o kwotę 1500 złotych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych wynagrodzeń. W punkcie 5 zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziałach pod punkt A 926,95 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna o kwotę 10 tysięcy złotych na zakupie usług pozostałych oraz o kwotę 1500 złotych na stypendia różne. I pod punkt B 616 drogi publicznej gminy o kwotę 10 tysięcy na zakupie usług domowych. Także widzicie Państwo, tutaj tylko jest zmiana jakby tej kwoty 10 tysięcy na poszczególnych paragrafach po to, abyśmy mogli jakby zgodnie z projektem, zgodnie z budżetem już jakby przez Państwa uchwalonym przyznać, właściwie wypłacić jakby nagrody burmistrza. I dalej w punkcie 7, w podpunkcie E, D, budowa chodnika w ulicy Gajowej, ulicy Łąkowej w kierunku Topolowej, zmniejsza się wartość wydatków majątkowych o kwotę 156 tysięcy złotych. W punkcie E, budowa i przebudowa oświetlenia drogowego w obrębie ulicy Leśnej i ścieżki pieszo-rowerowej miejscowości Brzonki na kwotę 6 tysięcy złotych. I w podpunkcie E, oświetlenia drogowego w miejscowości Bartosław o kwotę 3,5 tysiąca złotych. Zmniejszenia wynikają również z rozstrzygnięcia procedury przetargowej i w tych właśnie pozycjach ta wartość była przeszacowana. Natomiast, tak jak Państwo zobaczycie w punkcie 8, zwiększa się wartość wydatków majątkowych na zdaniach pod nazwą. Tutaj został dołożony pod punkt F. Budowa oświetlenia na ulicy Granicznej i Miodowej o kwotę 3,5 tysiąca złotych. W podpunkcie G budowa oświetlenia przy ścieżce rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty o kwotę 6 tysięcy złotych. I w podpunkcie H budowa budynku kulturalno-socjalnego ulica Dębowa przy boisku sportowym o kwotę 156 tysięcy złotych. Czyli też zostały te wydatki z jednych wydatków majątkowych przerzucone jakby na te wydatki majątkowe, które były po przetargu, jakby okazało się niedoszacowane. To tyle. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania? Koledzy radni. Proszę. Bardzo proszę, kolega Tomek. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Ja mam takie pytanie odnośnie zwiększenia wartości wydatków majątkowych i chodzi mi dokładnie o punkt G, budowa oświetlenia przy ścieżce rekreacyjnej z rzeki Warty. Chodzi mi, czy to jest dokumentacja na budowę oświetlenia przy tej nowej ścieżce, która ma w tym roku powstać. I drugie pytanie odnośnie zmniejszenia wartości wydatków majątkowych, jeżeli chodzi o budowę oświetlenia w ulicy Leśnej. Zmniejsza się kwotę 6 tysięcy złotych. Czy ta kwota zmniejszająca nie zakłóci cyklu budowy tego oświetlenia w tym roku? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze są jakieś pytania? Jeśli nie ma, bardzo proszę, oddaję głos pani skarbnik, adwokat do pytania. Szanowni Państwo, Panie Radny, ja tutaj już wskazywałam wcześniej, że po przetargu jakby kwoty na jednych z inwestycji są zaniżone, jakby zaplanowane, a na innych jakby zawyżone. I stąd jakby zmniejszenia i zwiększenia wynikają właśnie z tego, że o te kwoty, że tak powiem, przenosimy sobie tutaj kwoty wydatków na te zadania. I tak właśnie o to, jak Pan pytał, budowa ścieżki, tak, przebudowa oświetlenia w obrębie ulicy Leśnej jest zmniejszenie o kwotę 6 tysięcy złotych. Natomiast na budowie oświetlenia przy ścieżce rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty o te 6 tysięcy złotych jest zwiększenie tych wydatków majątkowych. I to nie zakłóci żadnego cyklu tutaj inwestycyjnego, to raczej, że tak powiem, nam go w normalnym trybie będziemy mogli podpisać umowy, jeżeli Państwo to przegłosujecie. Mamy
Czy znamy, jaką metodą to oświetlenie przy ścieżce rekreacyjnej będzie budowane? Thank you.